drogie kandydatki na księżniczki, drogie kandydatki na kobiety, chcę wam przekazać kolejną cenną wiadomość, informację, jak sprowokować księcia do tego, żeby się zakochał bardziej, niż zrobiłby to samoistnie. Jedną z takich metod jest używanie języka, właściwego języka. To znaczy księżniczka nie używa słowa nie. Nigdy księżniczka nie mówi nie, nie zaprzecza. Jeżeli ten książę cokolwiek mówi, niezależnie jaką... No dobrze, kandydat na księcia mówi, niezależnie jakie bzdury gada, to ona mu nie zaprzecza i nie mówi nie. Co najwyżej mówi, bardzo ciekawe rzeczy mi opowiadasz. Naprawdę czegoś takiego jeszcze się nigdy w życiu nie słyszałam. Księżniczka nigdy nie odpowiada nie na propozycję księcia, tego kandydata na księcia z bajki. Jeżeli facet coś jej proponuje, to ona nie odpowiada nie, tylko wymijająco stwierdza, tak się dziwnie składa, że akurat w tym czasie mam imieniny u cioci. Czyli nie mówi nie na jego propozycję kolejnego spotkania, na którym ona jest gotowa się, byłaby gotowa się zanudzić, po prostu informuje, że ten termin to nie jest właściwy, nie używając słowa nie bardzo bym chciała. Niestety w tym czasie moja ciocia urządza imieniny, na których moja obecność jest obowiązkowa. Oględnie i dlatego, drogie panie, informuję również, że żadna kobieta, żadna księżniczka nie mówi tak, ale to byłby zupełnie inny, to jest temat na zupełnie inny film. Na razie informuję was, drogie panie, w żadnym razie, jeżeli chcecie być księżniczkami, nie używajcie słowa nie. Nie zaprzeczajcie ani facetom. Nie starajcie się wyjaśnić tym facetom, że ich wiedza, ich doświadczenie, ich poziom kultury jest nie zawsze najwyższy. Po prostu uśmiechajcie się. Oni to wezmą za dobrą monetę.